Krysia! No, no, no! Co ty jeszcze grzebiesz w tej torbie? Zobacz, która jest godzina, musimy wyjeżdżać. Wiesz co, szukam książki na podróż. Książki? W aucie będziesz czytać? No jak, oczywiście. Założyłam sobie, że w tym roku przeczytam 52 książki. W aucie się słucha audiobooków. Ja już jeden znalazłam. Znajdź ją. Nie wiem, czy słuchanie audiobooków ma taką samą wartość jak czytanie. Zresztą, nie wiem, audiobooki mi się kojarzą ze słuchowiskami. Pamiętam, że moja babcia słuchała w radiu w Jezioranach. Ja tam wolę audiobooki, ale możemy się założyć. Ty przeczytasz 52 książki, a ja przesłucham tyle samo audiobooków. Dobrze. Audiobooki jak najbardziej na tak, szczególnie w sytuacji, gdy czytanie tej tradycyjnej książki bądź bajki z obrazkami jest niemożliwe, to znaczy kiedy rodzic jest nieobecny bądź jest zajęty na przykład kierowaniem pojazdu. Audiobooki posiadają całą masę korzyści, które dzielą z tradycyjnymi książkami, z bajkami, a więc rozwijają koncentrację uwagi, myślenie przyczynowo-skutkowe, pamięć, pomagają również w zaśnięciu. Natomiast, kochani rodzice, pamiętajmy, że przed snem nic nie zastąpi bliskości i głosu rodzica, także audiobook traktowałbym jako wybór drugiego rzutu. Szymon Wydra. Jak sam śpiewa, do nieba nie chodzi, ale gwiazdą muzyki jest. To polski wokalista, gitarzysta, kompozytor i poeta. Swoją drogę do gwiazd związał z muzyką, a na szersze wody wypłynął jako idol. Ale już wcześniej zdobywał nagrody muzyczne solo i z zespołem Carpe Diem. Zespół Szymona powstał w 1992 roku. Na jego muzyczne konto płynął kolejny, szósty album studyjny, sygnowany przez zespół Szymon Wydra and Carpe Diem, zatytułowany Przesłanie. Witam serdecznie, Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Kłaniam się wszystkim przyjaciołom i wyznawcom tej fantastycznej telewizji. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło z tego powodu, dzięki za pamięć. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z książką? Jak się zaczęła moja przygoda z książką? Trudne pytanie i takie pozwolę sobie lekko je zmodyfikować, ponieważ uważam, że przygoda to jest na jedną noc, a z książką jestem za pan brat od wielu, wielu lat, więc po prostu bardzo często sięgam po literaturę, bardzo często sięgam po poezję, na przykład Leopolda Staffa, czy Iwaszkiewicza, czy Broniewskiego, czy Andrzeja Bursy. Zresztą do tych fantastycznych tekstów, tych pisarzy, również piszemy muzykę i kilka utworów Carpe Diem jeszcze w latach 90. Ukazało się właśnie piosenek, ukazało się właśnie do tych pięknych utworów. Jaka była pierwsza twoja lektura? Czy może rodzice ci coś przeczytali? Jak to było? Zawsze książki gdzieś były obok, ponieważ ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej, więc moja mama w szczególności przynosiła te książki do domu i ja miałem okazję, większą chyba nawet możliwość niż inne dzieci, zaznajamiać się właśnie z różnymi literackimi pozycjami. Bardzo lubiłem japońskie bajki. Z polskimi miałem trochę problem, ponieważ ja jako artysta, jako wrażliwiec zauważałem i po dzień dzisiejszy widzę w tych bajkach, szczególnie w tych starszych bajkach, dużo takich tragicznych momentów, ale nie tylko w polskich bajkach. Mówię już o bajkach po prostu tamtych czasów, na przykład Dziewczynka z zapałkami. No jest to, można popaść w depresję tak naprawdę, wiedząc jak i co ta dziewczynka przeżywała i tak dalej. Mam trochę obiekcje, czy tego typu utwory literackie należy dzieciom czytać.
Dlatego chwytam się za bary właśnie z tym tematem i sam wymyślam swojemu 7-letniemu synkowi, a wcześniej swojej córce, która dzisiaj ma 17 lat, Simona ma 17, a Rysio ma 7. Sam wymyślam im bajki, takie, żeby się optymistycznie kończyły, żeby była kropla optymizmu zawarta właśnie w tych opowieściach. Mam nadzieję, że im się podoba. Chyba tak, bo Rysio bardzo często mówi, żebym powtarzał jak tę czy tamtą właśnie moją opowiastkę. A od kiedy czytasz swoim dzieciom? Czytam właściwie od zawsze, od momentu, kiedy dzieci moje zaczęły już coś tam rozumieć, ich świadomość zaczęła się poszerzać, więc no, bajki i w ogóle tego typu opowiadania poszerzają ludzką wyobraźnię i pomagają w rozwoju, więc tak naprawdę od najmłodszych lat czytałem swoim dzieciom i zalecam, polecam, nalegam wręcz. Nawet jak dziecko już jest bardzo śpiące i wydaje się, że już gdzieś tam odlatuje, uwierzcie mi, kochani, że potem te bajki im się wizualizują we śnie. Co sądzisz o audiobookach? Uważam, że trzeba korzystać z postępu. Cieszmy się, że go mamy. Jeszcze 20 parę lat temu, albo 30, nie mieliśmy pojęcia, co to jest internet. Właściwie go, można powiedzieć, nie było. Telefony komórkowe były w jakichś walizkach i na jakimś kablu, prawda? Dzisiaj to wszystko idzie tak do przodu, że młodzież nie ma pojęcia, co to znaczy żyć bez telefonu komórkowego. Kiedy na przykład ja kończyłem lekcje w szkole, to potem musiałem siedzieć na czytelni, czy w czytelni i wertować różne encyklopedie, żeby znaleźć ten czy tamten termin. I 2 godziny jeszcze później dopiero do domu wracałem. Dzisiaj to wszystko można w 5 sekund znaleźć w telefonie, w internecie. To jest postęp i korzystajmy z tego postępu. Audiobook to również jest właśnie symbol tego postępu. Czemu nie? Jesteśmy gdzieś w pociągu, czy zwyczajnie nas oczy bolą, tak? No to zakładamy sobie słuchawki i gdzieś tam znajdujemy się w innym świecie. Bardzo fajna rzecz, szczególnie jak ktoś dobrze opowiada, bo to również jest bardzo ważne. Czy masz taką książkę, która jest twoja ulubiona, ukochana i którą poleciłbyś innym? Jeśli chodzi o dzieci, to przychodzi mi do głowy Harry Potter. Fantastyczna, magiczna powieść. Można się przenieść w inne światy. Jeśli chodzi o młodzież, to cała ta saga Tolkiena, czyli Władca Pierścieni. Tam też dużo się przepięknych, fantastycznych, magicznych rzeczy dzieje. Jeśli chodzi o dorosłych, no to przychodzi mi tutaj do głowy, mam na myśli książkę pod tytułem Zmianę zacznę od siebie. Napisała ją fantastyczna osoba, człowiek, dusza człowiek, Ewa Pędyk. Pani Ewa Pędyk mieszka w Rawie Mazowieckiej i stworzyła cudowną książkę, która jest takim przewodnikiem dla ludzi, którzy są uzależnieni. Ale proszę mnie źle nie zrozumieć. To jest przewodnik dla tych, którzy żyją z uzależnioną osobą, z uzależnioną na przykład od alkoholu. Ona tłumaczy, ta autorka, że osoby, które są bardzo blisko, które mają partnera walczącego z chorobą alkoholową, też są przez tego partnera, można by tak powiedzieć, nienamacalnie, ale jednak uzależnione. Przechodzą również gehennę. Rozgrywają się ludzkie dramaty. Jak z tym walczyć? Przy okazji pomóc swojemu partnerowi z tego wyjść. Ja nie będę tutaj oczywiście zdradzał szczegółów, bo nie o to chodzi, a chodzi o to, żeby namówić Państwa do sięgnięcia po tę niesamowitą literacką pozycję. Ewa Pędyk, Zmianę zacznę od siebie. Polecam. Chciałbym jeszcze dodać 5 groszy od siebie, bo przecież nie sposób nie wspomnieć o naszej noblistce, czyli o pani Oldze Tokarczuk. Bardzo serdecznie zalecam i nalegam, aby zajrzeć w
przepiękną powieść, która się nazywa Prawiek, oraz w Księgi Jakubowe. Naprawdę warto. A jako ciekawostkę, taki anegdotyczną trochę powiem, że któregoś dnia nabyłem sobie książkę niewielkich rozmiarów, która, nie pamiętam autora, tytuł to mniej więcej Co mężczyźni wiedzą o kobietach. No, niesamowicie interesujący tytuł, więc chwyciłem w którejś z księgarni w rękę, kupiłem, zadowolony wracam do domu, otwieram, Co mężczyźni wiedzą o kobietach, otwieram, a tam same puste kartki. Daję to wszystkim panom, szczególnie pod rozwagę. Kłaniam się bardzo nisko, Szymon Wydra, zespół Carpe Diem, i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce. Trzymajcie się, pa, pa.